Nareszcie, po ponad 150 godzinach spędzonych w Cycle Frontier, w końcu odważyłem się zagrać pierwszy, no i jedyny dungeon w tej grze. Towarzyszył mi szpadel i razem myślę, że poszło nam nie najgorzej, zresztą sami zobaczycie w tym odcinku. Ja mam tylko nadzieję, że twórcy The Cycle dodadzą więcej takich aktywności w grze, bo to naprawdę jest bardzo fajne i emocjonujące i uważam, że takie aktywności powinny być dodane również na niskich levelach, no bo 150 godzin grania, żeby zagrać jedynego dungeona, który też nie jest taki długi. Uważam, że coś tutaj chyba nie tak. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, a teraz życzę wam wszystkim miłego oglądania. Tutaj już mogą być, cholera dziady. Trzymam kciuki. Nie, Rashud, nie trzymaj kciuków, ty kuźwa! To zdradliwe. Jak Rashud trzyma kciuki, to w pierdziel się dostaje. Bo ty, Rashud, trzymasz kciuki, ale nie powiedziałeś za kogo. Tam w ogóle jakieś ściany trzeba rozwalać, coś mi tu piszą. Dobra, wszystko ogarniemy. O. Chyba tędy, tak mi się wydaje. Tak, tak, tak. Tam, gdzie jest takie jakby ten stanowisko archeologiczne, nie? Dokładnie, no. Ja w ogóle tutaj kiedyś szedłem na biało poznawać mapę. Chyba pierwszą mapę. A tam quest też był. Mhm, dość zabijać początkowy. Odwiedzić. Ja tutaj byłem stary na biało, ubrany totalnie, wiesz co? Mówię, a zobaczę, co to za mapa jest w ogóle, nie? I mnie tutaj trzech chyba złapało na czerwonych pancerze. Pewnie też szyja na danga. Czekaj, jak tam skoczyłeś, kuźwa? Dobrze. Już nie mógł pójść normalnie, tylko chyca. Skracam. Jezu, jak to znikł. Jeff? Nice. A płytka? Na dwa, chuj z płytką. Im bliżej, tym gorzej się boję. Tym bardziej. Ja też. Wchodzimy do środka. Mam nadzieję, że nikt tego nie robi już. Dobra, zamknięte. Jeszcze nikt tego nie robił. Pieczęć leśnego kryształu. Ej, idą na ciebie. Dobra, wyczyszczone małe mapki, już ci pomagam z tym, żebym. Nice. Dobra, położone, leci, chyba działa orbitalne teraz. Idę się w krzaki gdzieś schować na razie. Też się schowam, chociaż nie chowajmy się w tym samych krzakach. Cześć Texas, dzień dobry, co to za gra? To jest The Cycle. Jedna z lepszych ostatnio gier, really. O wow, jak to wygląda. O, zajebiście. Dobra, wyłączyłem, ja miałem guzik na Discordzie w ogóle włączony, nie? Już nie chciałem kombinować, ale... Musiałem wyłączyć teraz, bo to męczące jednak klikanie guzika. Aha, push to talk. No. Nie, nie, dawaj, dawaj, spoko. Jak tam to czasu coś mówisz, to też się nie przejmuj. Wiertełka nie macie do ścian, 2 minuty będziecie kopać. Może być otwarty też, no to jest taki but. Co? Jakie wiertełko do ścian? Dobra, będziemy kopać. Wchodzimy, dobra, dawaj, let's go. Wszystko tu będziemy kopać. Dobra, jesteśmy, zadanie zaliczone. Dzień dobry! O. Jezu, jak tu ciasno. Jeśli masz klaustrofobię, to uważaj. Oho, słyszę potworki. O, dobra, jest jeden. Czekaj, ja się muszę porozglądać. Co to jest? Co to jest? Ty, tu można chyba wykopać to. Nie. Nie, to że do góry trzeba iść. A, dobra, rzeczywiście. Tylko jak? Nie, patrz, tutaj coś jest, zobacz. To, tu można wykopać. Tylko trzeba pilnować pleców teraz, nie? To ty kop, ja pilnuję pleców.
A trzeba było wiertło wziąć, to takie... Blablabla. No właśnie o tym pisali. A to fajne, kurde. Pierwszy raz dungeona gram. Po 180 godzinach spędzonych w The Cycle, pierwszy raz gram dungeona. To znaczy, że ta gra jest źle pomyślana. Nie, no serio, no nie może... No jak 200, nie? To też długo, nie? Znaczy, kurde, nie wiem w sumie. Pewnie się dało szybciej, ale no powinny być niskolevelowe dungeony, bo dungeony to jest ważna rzecz, no. O kurde, bez kitu 2 minuty trzeba to kopać. No, rozsypało się. No. Dobra, no to nice. Uff. Co to kurde jest? Chyba ten alfa ziomeczek, nie? Ej, trochę jak w tym, jak w Destiny. Jeffy na końcu. Co ty to żery? O dobra, jest Jeff. Dobra, Jeff pierwszy teraz poleci. Musi się wydrzeć, ja. O Boże, ile ich jest. Lewa. Ow. Zaraz zginę. O fuck. Czekaj. O, bez życia jestem. Kurwa, no staram się zagrobać na siebie. Pobiegajmy może trochę, co? Bo one jak zaczną pluć, to nas... Biegaj. Zaraz. Żyjesz? Żyję, no. Dobra. Bo teraz ja się muszę podleczyć. Tam jeszcze jedna Manticora jest. Znaczy Manticora. Dobra, leży. Ładnie. O kurde, ale się wystraszyłem. Myślałem, że padnę, trzeba uważać. Trzeba, ale zajebiście, w końcu! Obczajacie, takie... By się tu przydał. Ja mam. Takie wyzwanie, no mam. Wyzwanie PvE w końcu, nie? Poczekaj na mnie. Nie, czekam, ja na razie chodzę, bo nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy. No wiem, ale tak nie raszuj do przodu, bo to... I no ten... dobra, tutaj jest ściana. Ta trzecia mapa będzie jeszcze bardziej taka, nie? Wiesz co, ty masz kora, dawaj, ja będę wbił. Bo ty masz kora, ty będziesz szybciej ich miażdżył, jak przyjdą. Wow. No, widzisz, wziąłem 1500 ammo, mam 1134, nie? Ja mam 1141, także ładnie. Jaka jest tamka? To dawaj teraz ja kopię. Nie, bo ty z tym korem, to poczekaj, nie? Ja, no bo, jak wiesz, jak ktoś przyjdzie, dobra. To ty masz kora, to o wiele lepszy damage. Nie, ale nie sądzę, żeby ktoś tu plecy nam zrobił, byku. Myślisz? Ja to, kurde, bym wlazł, jakbym zobaczył, że otwarto. Muszę pobrać tą grę na nowy komp. No, tak to ja polecam, naprawdę. Darmowa! Bez PV, czy bez pay to win. Rozsypane. Ale czat, normalnie jak Vault of Glass w Destiny 1. No, dech zapiera, powiem szczerze. Dungeony są zajebiste zawsze. What? Co jest? Ła, śmieciarki przyszły. Poczekaj, po co schodzisz? No nie wiem, to w dół czy gdzie? No w dół, ale może są mopki i możemy je z góry ciachnąć? Czy to tutaj trzeba przeskoczyć? Dobra, wiesz co, tu trzeba przeskoczyć, tam dalej jest jakaś jaskinia na wysokości. Opa. Ta jest, tędy, no. Patrzę się, czy nie mam nikogo na plecach, ale na razie pusto. I jeszcze trochę kurde tego jest, skakania, zajebiście, normalnie jak Destiny. Fajne, no, olu. Ty grałeś w Destiny? Kiedyś zacząłem, ale jakoś tak... Ale w dwójkę czy w jedynkę? W dwójkę. A. Jak było to free to play, nie? Czemu nie ten? Co? Gdzie ty tak się spieszysz? No, kryształy... Kurde, chciałbym zobaczyć bossa. Boję się strasznie tego miejsca. No wiem, no ale kryształy, to no, po to tu przyszliśmy chyba, nie? Po kasę. Ale w sumie właśnie, no ludzie mówili, że to jakieś skrzynki będą i ja tu nic nie widzę. Będą, no spokojnie. Czekaj, bo tutaj są 3 korytarze teraz, ej. O, jest, pierwsza skrzynka, mamy to. Ja pierdziele, nie wierzę, nie? Co? No, chcesz lód? Na co znalazłeś?
No zobacz, jakie bogate. Okej. Na pewno miał te dwa pistolety w EQ, szpadel, nie? I podmienił już. Wyjął dwa kory, włożył dwa pistolety i wiesz, zgrywa, że na razie ale nic nie ma. Ale to AQ200 by było zagranie, o rany. Idę teraz na lewo. Czekaj, zobacz, tu jest w dół jakieś zejście. Tu gdzie ja jestem? Ja poszedłem w drugą stronę, czekaj, chcę zobaczyć ten korytarz. Idzie za mną. Okej, no właśnie chciałbym, żebyśmy się nie rozdzielali, powiem ci szczerze, ale ty jakoś strasznie pędzisz. Mówisz? Dobra, przepraszam. Strasznie, wrócę. Zamiast się kuźwa trochę, gubi. Wiesz... Trzymać razem, jestem. No. Ale zamiast się podniecać tym miejscem, pierwszy raz jesteśmy, to ty chcesz go skończyć jak najszybciej. Ja to stary oddychasz, nie mogę, tak się boję. Dobra, tu coś mamy, jakiegoś szkielecika. Leży coś, ojej, no skitu. Fujka. Ktoś tu przed nami był. Czyli tam było jeszcze jakieś inne przejście, nie? Na wprost. Pewnie jakieś skrzynki tam były. Było w dół jedno. Piszą mi tutaj, żebym wracał. Apteczka, nie tędy. Jak jest ten domek, to jest wejście awaryjne. Aha, czyli to jest wyjście awaryjne! Wyjście czyli, awaryjne? Tak, że możemy wyjść stąd, okay, z dungeona. Okay, dobra, to okay. Wracamy. Dlaczego? To jest to wejście. A tam... To jest to przejście. A tam też była chyba. Jaka apteczka? Idziesz do wyjścia awaryjnego. Właśnie nie wiem, o co im chodzi. Jak będziecie tak zwiedzać, to go nie skończycie. No a, dobra, a no ale trzeba zobaczyć. Ale co się stanie? Serwer no, 6 godzin co? Trwa. Można umrzeć czy coś? Nie, no, no to nie jest chyba na czas. No chyba, że serwer się skończy, no ale to... Mm. O, ta apteczka. Mhm. Ale to jest wyjście awaryjne. Tam też był ten nicik. A nie, tu nie ma. Czekaj, ja się dobra. Cofnę trochę, zobaczę czy nie idzie nikt. No przestań, nikt nie przyjdzie. Ja tu mam paranoję, stary. No widzę. Dobra, nie, no nie ma nikogo. Dobra. Na Steam, Texas. Na Steam i na Epic Games jest gierka. Czyli w dół. Tutaj jakaś dziura. Alfa po lewej. I wybuchacze. Uff. Tutaj też. Dużo. No, zablokowałem się troszkę. Uważaj. Nie zgin przez to. Dobra, trzeba przez to przebiec chyba, nie? Nie, ja bym poczekał aż... Dobra. Mały damage. Modliszka. Na mnie Jeff Alpha. Uważaj. Ej, umrę. Uciekaj. Kolejne modliszki. Miluj się. Kurwa, uważaj. Dobra, najpierw modliszki. Fuck. O. Też prawie umarłem. Najpierw modliszki, no. Jeff, uważaj, pluje. Uciekaj. Ej, to jest trudne. No. Jeffy. Leczę się. Jeden Jeff zabity. Dobra, u mnie też już jeden pada. Padł. Uważaj, pluje tam do ciebie jeszcze jeden Jeff na górce. Dostałem. On ma auto-aima, kuźwa. No, bez kitu. Jeszcze nie chce się drzeć, tylko cały czas pluje, nie? Dobra, trzeba do niego strzelać po prostu. Dobra, leży chyba. Nie, jeszcze jeden strzał. GG. Jeszcze na górze modliszka jest jedna. Dobra, wylecz się do końca. Nie no, nie będę marnował chyba leczenia na jedno HP. Ja tam się wyleczę, też ja mam 10, mało, ale... 10 steamów zużyłem, nie? O, wow. Dobra, po modliszce, mam zadanie wykonane. What? Ale trudne to jest, naprawdę! No, dużo jest tych... Solo to zrobić? Otworów. To szacun. No nie, na solo, powiem ci szczerze, że... Jakbym poszedł solo, to chyba bym zginął, nie? Jeszcze na górze kostka została, tam nie wejdziesz? Nie wejdę tam, aha, dobra. A. Tam nie da rady wejść przez te kolce. Dobra, tutaj znowu jest coś do bicia. Tutaj jest wyjście ewakuacyjne. Rozwalić wyjście ewakuacyjne od razu? Nie, dobra, idziemy dalej. Poczekaj. Gdzie ty się tak pędzisz? Gdzie on tak pędzi? Trzeba rozdupić tą ścianę, nie? To ja zaczynam jak coś. Dobra, dupuj. U bossa będą się respić stworki co jakiś czas. Dobra, czyli najpierw miniony, później boss, okej.
No mega ostro, kurde. No burza jeszcze, w sumie to spoko. To na powierzchni, nie? Mhm. Nas to nie dotyczy. Chociaż pewnie ciepło zrobi tu też, czy nie? O kurde, mam nadzieję, że nie. Bo wiesz jak to działa w tej grze, nie? Nawet jak jesteś w jaskini, to się robi ciemniej. No. Ciemno się zrobi, no. Draszu mówi, że się zrobi ciemno. Kurde. Słabo. I też są trzy drzewa. Zobaczcie, żeby amo nie zabrakło, dokładnie, no. Ile masz amo? 862. Okej, to ja mam 1000 jeszcze. Czyli trzeba oszczędzać, jak się strzela. Ale te wszystkie fajty są takie, że wpadasz po prostu w fight, nie? Nie da się podejść ostrożnie. Ej, dobra, są skrzynki za amo. A było ale coś? Do mnie, dla mnie było 500. No, to nawet spoko, tutaj dla ciebie jest chyba do średniej 400. Ano jest. Działam. Dobra. W sumie to spoko, teraz mamy 1300 znowu. Przynajmniej ja. Czekaj, a tutaj gdzie się idzie? Odczyliśmy stąd, a tu jest co? Aha, wyjście, tak? Ale on żer, to ryja. Dobra, tu na dole już widzę pieski. Apteczka. Kurtka. Było coś do leżenia? Nie, tylko te takie skrzynki. Jak on szybko to lutuje, kurde. Nic nie zostało. Mam 20 medów jeszcze jak coś, to mogę się podzielić, jak będziemy przy bosie. To czekaj, to ja wezmę sobie tego jednego. Bo to jeden HP może uratować życie. No dokładnie. Dobra, to ja strzelam teraz delikatniej. Żeby na tego bossa nam starczyło. Dobrze byłoby ich tu. Następne. No. Porobić, nie? Zanim skoczymy na dół. Taka dziura tutaj, zajebista. No jakbyś zeskoczył, to chyba dead, nie? Nie, no nie, może nie, no. Ale dużo HP byś stracił. Coś tu ciekawego leży? Trupki tylko. Kamyczki, kości. Nie no, Meski to fajne klimatyczne miejsce na pewno. Ja mam skrzynki z bronią. Maelstrom. No. Potworek. I naboje do strzelby. Hajs. O, leczenie. Dużo leczenia. Tak, o, nice. I tyle, nie? Chyba. O, safe. A, safe to już przygotowałeś? Tak. Czekaj, tego Maelstroma tu wrzucę. O, tutaj coś jeszcze jest, vis-a-vis tego przejścia. Tylko, że amunicji do strzelby nie mam. Fajnie, że mam strzelbę, ale bez amunicji. To jest chyba wyjście, nie? O, drzew tutaj jest. Poczekaj, wybuchacze. O, dużo ich na mnie. Dobra, zabij ci. Skąd oni tu przyszli? Nie wiem. Usłyszeli, może że ktoś lutuje te boksy. Ktoś lutuje nasze boksy! Bierzmy ich! No jest drzew. Czekam, aż otworzy ryja. Czekaj, gdzie ty tam polazłeś już? Nice. Jak nie podnosisz, to ja wezmę. Wiesz, wiesz. Mięso chociaż dzikiego mięso, grabieżcy. Mięso mi się akurat chyba do czegoś przyda. Jakieś ulepszenie. Ale dobra, trzymaj. Oj. Z dziur wyskoczyli. Ale. No właśnie, ale super, co? No mi też się mega podoba. W końcu takie doświadczenie w tej grze. Tych dungeonów to powinno być po prostu o tyle. No, więcej powinno być zdecydowanie. I no na prostszych levelach i na tych. Czekaj, chodź wrócimy, bo tam chyba też był jakiś korytarz, a tutaj nie wiem, czy wrócimy już. No jasne, jasne, jasne. Mi się nigdzie nie spieszy, naprawdę. Mamy 6 godzin, serwer niech sobie stoi. My możemy sobie pograć. Zwłaszcza, że ta burza będzie, nie? Zobaczymy, jak się bardzo ściemni podczas burzy. Teraz z tą burzą, to wiesz co, ludzie mogą siłą rzeczy wejść do tego dungeona, nie? Wiesz co chodzi? Nie. Z burza to zobaczą dziurę, to wejdą. No co ty, ty myślisz, że tu kurde, no come on. Nie, tu nic nie ma. Ej, rzeczywiście z dziury wyskoczyli, patrz. O lol. Zajebiste. Tutaj jedna dziura, tutaj chyba dwie inne. Trzy, cztery, pięć. Jezu, ile tu dziur jest wyskoczyli. Czysty kryształ, czysty kryształ. Nice. Mi jest potrzebne serce z tego miażdżyciela. I teraz mi napisali też, że to nie jest gwarantowany loot. No nie jest. Czyli nie będę jest. Musiał to robić kilka razy.
Jak ubijecie Alfa Crashera w burzy, to coś lepszego z niego leci. Nie, chyba Pinkie Panty. Nie. Też mi się nie wydaje. Gdzie ty cofnąłeś tam? Do góry przodem? Pobiegłem tam, tak, już do góry, no. Czy już? To my mamy iść do dołu. No, tędy. Teraz tutaj. Się cofasz. Nie, no tutaj. Aha, okej. Okay. O, ci, to już jest, o, to już tu. Chyba. Dobra, czekaj, trzeba wejść wyżej. Chyba tak. Takie, czekaj, czekaj, ale chodź, ten, zbejtujemy może te mantikorki. A czy mantikorki? One wszystkie się nie zbej... Tak, to jest tutaj. Dobra, idą tutaj, no. Jedna zasnęła. Mi się wydaje, że wszystko się zbejtuje, jak zaczniemy strzelać. Fok. Czekaj, ja się uleczę jeszcze. Trzeba będzie dużo biegać, nie? Bo one będą pluć. Dobra, go. Właśnie, burza, kurde, idzie. Musimy przeczekać burzę, byku. Stój. Chodź tą burzę przeczekamy. Jeff idzie. Dobra, Jeff jest. Do ciebie idzie. Dobra, nice. Reload. Oh, shit. Nice. Dobra, to co, czekamy burzę? Ja bym przeczekał burzę, no. No dobra. To a nie, już jest chyba burza, tak? To w ogóle się chyba nie ściągnęło. Chyba jeszcze nie, chyba jeszcze minuta. Nie, no już lata, zobacz ten. Kompas. To jest burza. Aha, rzeczywiście, to jest burza. Ej, no to nie ściemniło się nic. No wydaje dobrze, mi się, że nic się nie ściemniło. Nie, czy tam jeszcze dalej widzę jakiś korytarz niebieski, to chyba jeszcze nie jest miejsce z bossem. Jest Jeff jest na górze, Alfa, no. Dwójka. Dwójka jest na pewno, dwójkę widzę. Plecak pełny. Jedną łapteczkę zieloną rzucam, jakbyś chciał. A zgarnę. No, Jeff zgliczowany, teleportuje się. Burza zwiększa loot ze stworów, taka porada. Naprawdę? Nie wiem. Jeszcze słyszę bez... Idzie jeszcze jeden Jeff. Musimy tego szybko wyeliminować. Dobra, idzie ten patyczak. Dobra, i Jeff. O, nice! O, jeszcze dwa patyczaki. Very nice. Naładowany kręgosłup. Jeszcze dwa. Chyba zabite. No, jakoś mi się nie wydaje, żeby burza zwiększała. Nie, też mi się nie wydaje. Zmienia, to tak, ale nie zwiększa chyba. No, też mi się nie wydaje. Czemu nie masz 2-4, tylko holograficzny? Bo wolę na korze holograficzny. Kuźwa. Holograficzny jest bez kitu, nie wiem, mi się strasznie podoba ten holograf. O, dużo patyczaków idzie od prawej. Jak Kubik, to taki przypierdalacz standardowy. Jak każdy szanowany się widzę. Nice. Jakaś głowa białego? Nie, dużo nóg. Nie, żadnej głowy. A czy nóg? Kręgosłupów? Nie, nóg mam 3 aż. Okej. Okay. No. Ale czat! Tu jest jakaś odnoga w lewo. I tutaj jest do rozwalenia podłoga. Chodź na razie w lewo. Nie ma tutaj X-a, nie? Że jakieś wyjście ewakuacyjne czy coś. Podoba mi się. No, mi też się podoba. Też podłoga do rozwalenia. Też podłoga, no. No to co? Klepiem. Nie, bo Rzym chodzi nie o to, że core jest lepszy na średni dystans, a holograficzny jest na blisko. Spoko, Jakub. Ja gram w tak wysokiej rozdzielczości, że widzę na daleko. Aha, Remo mi tutaj napisał, że to są dwa wejścia do tego samego pokoju. Cześć, Remo. Zdrajco! Ewakuacja jest ponownie możliwa. O, leci. Mi się wydaje, że ja coś słyszałem z tyłu, ale nie jestem pewny. Tak jakby ktoś był. Wiem, że to paranoja, ale naprawdę coś mi się wydaje, że słyszałem. To może nie biegaj.
No, prawdopodobnie paranoja, rzeczywiście. Dobra. I co, to jest ostatni już pokój, tak? To krótki ten dungeon. Jak serca nie będzie, to czerwona broń gwarantowana, co? Nie, to jest troll chyba jakiś. Dobra, nie słuchaj ich. No, skip. Dobra, bum bum. Drugi. Alfa. Jeffik idzie. Poczekam, aż się stworzy ryja. Dobra. Teraz otworzy. O, wszystko po lewej się zagrowało i widzę miażdżyciela. Na mnie, Jeff. Czekaj, bo ja biję modliszki. Drugi Jeff. Biegnij, 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 biegnij. Czekam, aż się stworzy ryja. Uważaj. Ja biorę tego jednego. A, dwóch się na ciebie zagrywało. Led, dobra. Jeden. Dobra, upalę na niego. Nice. Mięsko. I bez głowy, niestety. Dobra, kurde, ale mam mało ammo. 780. I tam jest miażdżyciel już, nie? Ja mam 820. Nie wiem, czy czekaj, co tu. Patrzę tu na loot jeszcze, dobra. Ale się bo nie mam miejsca. Dobra, dobra, dobra. Dobra, wywalam te. To bez sensu. Dobra, i teraz. Patrz, za nami są dziury, tutaj będą też wychodziły te, z tego co widzę. Bumbumki. Te kleszcze, no bumbumki. O kurde, a ten miażdżyciel wygląda strasznie. Jakiś... No, gdy miażdżyciela widzisz? Gdzie ty jesteś? Już. Wlazłeś w niego? Tak. Dobra, czyli nie mamy... Dobra, no co, za skałami się trzeba chować, nie? W kostki lepiej nie dostać. W kostki. Tak. O, już sobie nice. O, bumbumki, uważaj! I patyczaki też. Aha, są, uważaj. Dobra, biegam. Na razie nie strzelam do niego. No, mimopki. Uważaj, ulta wali. Biegnie na mnie. Biegnij dookoła, biegnij. Ja tu bumbumki mam dalej. O, cię pierdzielną mnie. Uciekaj się lecz. Padł na ziemię. Dobra, uleczony jestem. Bumbumki znowu. Czyli to jest co ten? Kurde. Uciekaj, bo one są... Dobra, na mnie trochę zagrywało się. Dwie moby. On mnie gania. Uciekaj. Za mną patrzaki gonią. Za skałę się pamiętaj chowaj, nie? Wiem, tylko szukam tu skały jakiejś. Dobra, on cały czas za tobą leci. Tak, jestem na górze. Padł, zajebiście. Dobra, pół życia masz. No, idzie spoko. Nie jest jak... Szarże ma. Siedlis. Znowu łapki. Safe. Uff. Młodek za nami. Dobra, 500 ammo. 600. Oh shit. No to jest taki przejście dookoła. No padnij ty, co jest? Czemu on nie pada? Szarża. Dostałem. Tu się. Kurwa, nie no, dobra, bo mi ammo nie starczy. Dobra, ja biorę moby. Ja uciekam przed nim, ale cały czas mnie gania, uciekaj, nie? Uciekaj. Właśnie zagrowany na ciebie strasznie jest. Ja bez ammo już zaraz będę, nie? Może on wie, kto ma ammo. O fuck, myku. Musisz mi pomóc. No, biegnij. Kręć trochę. Dobra, jedną tego ściągnąłem. Idę na górę. Leć, healuj się. Oh shit, czemu on się na ciebie tak zagrywał wrednie? O, na mnie jest, dobra, na mnie jest. Ja się leczę. No, lecz się. To jest miażdżyciel Turbo Alpha. Dobra, znowu na ciebie jest, chyba strzela. Dobra, ja już jestem safe, raczej uleczony, nie? Strzelam do niego.
Rzuca tą we mnie. Już ma takie low. No, idę na plecy na niego. Chyba na mnie się zagrywał? Tak. Już ma jeden HP, jeden HP ma. Schował mi się za plecy ten. Leży. Nice. Moby znowu. Powiedz, że jest serce. Jest serce, nice. Musimy teraz wyjść z mapy. Czekaj, wyczyśmy to na razie i jeszcze sobie poszperajmy tu. Ja już nie strzelam, bo ja nie mam ammo. Mam 200 ammo i 30 w magazynku. Już chyba nie ma do kogo strzelać. A serce, nice. Serce jest... Zrobiliśmy to. Do questa jest serce, tak? Tak, dokładnie, no. Później do craftu jakiegoś. Dobra, jeszcze tu mobku wchodzi trochę. Ale co, tylko serce z niego wypadło? Nic więcej? Podniosłeś coś po nim, czy nie? Nie. Jest, dwie skóry mierzyciela są. O. Mogę? No jasne, że możesz. Mi już do niczego niepotrzebny. A tobie się przyda do questa. Tu leży. Nice! Kurde, teraz to serce dostarczyć. No właśnie, jeszcze trzeba wyjść. Ojej. Kurde, nie ma mamo, czaty, co się dzieje? A jakie to potrzebujesz? Średnie? Nie, mała. Do pistoletów. Dobra, 200 na razie mam, nie? Także będę oszczędzał i tobie będę dawał strzelać do mobów. No już może nie będziemy strzelać do mobów. Czekaj, jeszcze tak szukam, bo tu wiesz, jakieś mięsa są i tak dalej. Ja to jestem widok, nie? Jasne, jasne, zbieraj sobie. Ole, mam czerwonego ryja, o kurde. Ale fajne, co? No, powiem ci, że sympatyczne. Naprawdę bardzo sympatyczne. No tak, co z biedny jestem. Znaczy, no, w życiu też, ale chodzi mi o grę. No dobra. To będą skrzynki jeszcze, idźcie dalej. Aha, dobra, czy jeszcze skrzynki będą. Czyli dalej trzeba iść. Tutaj jest do rozwalenia ten. Ja będę rozwalał, bo ja i tak bez ammo. Dobra. Mi jak w ogóle on armor, jak mi armor zjadł, człowieku. Ja mam 373 wytrzymałości na 900. Kurde. Teraz mi piszą podpowiedź, że mogłem gazówek używać, bo mam. Nie pomyślałem w ogóle. Ja może dobrze, bo ja bym się wpierdzielił w twój gaz jeszcze i wiesz co by było. Drama by była. Znowu. Jakie macie armor, bo normalnie na niebieskich się robi, ja czerwony założyłem. Na białym też się da zrobić. Jaki to ma w ogóle za argument jest? Bez kitu, na biało też da radę zrobić. Pewnie jakby ktoś się kuźwa uparł, to i AR-ką by zabił, nie? Dobra. My na galowo ubrani, bo to nasz pierwszy rajd, kurde, no co ty? Dokładnie. Dużo tego tu jest bez kitu. Krapery, ammo do średniej. Jeszcze jeden Maelstrom i Manticora. Klucz do zbrojowni, to mi się przyda, bo nie mam. Maelstrom, Manticora, ammo do małej jakiejś, nie? Coś. No niestety. Krapery. Tu jeszcze kurtka. No powiem wam szczerze, myślałem, że loot tu będzie lepszy. Klucz do zbrojowni, no ja też myślałem, że będzie lepszy. Też masz klucz do zbrojowni? Też mam. W końcu to dungeon, nie? A to leczy też, nie? Tak, no ten kwiatuszek. Mogliśmy się tam nie leczyć. Po fajcie. Krezik, witam, dzień dobry. Pana Krezika, ojej. Ile ammo byś musiał wziąć? No nie wiem, 3000. I białą AR-kę. O kurde, to by było coś. To dobry content. Zrobimy taki grajd, nie? We trójkę, na białych AR-kach. Czekaj, ja sobie tu kopnę jeszcze kryształy. Jak o jemu się spieszy! Wiesz, że tam na zewnątrz... Ale na zewnątrz tam są przeciwnicy, nie tu w środku. W środku jesteś safe. No trochę słabo. Gdzie my mamy w ogóle ewak? Mamy gdzieś blisko? Elektrownia, oh shit. Albo baseny termalne. Nie, w ogóle elektrownie. Dobra. Baseny są strasznie riski tam. No fakt. Za każdym razem jak tam jestem, to spotykam przynajmniej trzech typów, nie? Oho, słyszę strzały. Ja też. Kurde, no to serce 20 waży, nawet do sejfa sobie tego nie włożę. No to specjalnie tak zrobione. Czekaj, ty pobiegłeś, rozumiem już, tak? No, wspinam się tutaj, też ładnie to wszystko wygląda, kurde. Ja tu się kurwa skupiam na każdym detalu. Liżę ściany.
A szpadel już... Do domu! Do domu! Bartek, do domu! Ej, ale nie, no tutaj też ładnie wygląda. No. Jeszcze się nie udało. Ej, bez kitu. No tutaj piszą, że jeszcze się nie udało, no nie, żeby się nie podniecał. Nie można dzielić lutu przed wyjściem. Cicho, słyszę kogoś. Już idziemy, skaczę. Dziadku, dzbanie! Oglądaliście tego Cupheada na Netflixie? Nie, ja nie. Dobra, uważajcie na dworze pod zeskokiem, bo się lubią kampić. Cześć, Szymek, dzień dobry. Bo dobra, tam, ja nasłuchuję teraz, nie? Tam jest Filuś i Miluś. I tam jest Filusiu, Milusiu. A oni mówią, już idziemy, dziadku, dzbanie. Bo dziadek jest dzbankiem. Zuflonie, dziękuję ci bardzo, followeczka, witam serdecznie, wykipcie, ej, rusz się! Czemu? Co się dzieje? Zablokowałeś mnie. Przepraszam. I miałem to takie skakanie. Trrr. Cześć. No. Coś jest po lewej. Nie, to chyba moby. Czekam przy wyjściu z widzami. Ale z popcornem? Mam nadzieję, że z jakimś, nie wiem. Złotym gralem czy coś. Dobra. Można od prawej? Czekaj, można tu od prawej przejść? Dobra, pod nami nikogo nie ma, na razie. Nikogo nie widzę. Dobra, mamy kurde zajebiste pancerze. Nic nam się nie stanie. Pancerze i bronie, idźmy do wyjścia. Byku. Bez kitu. Będziemy tak srać, to się zesramy. To co, bieg? To tak jest, nie? Jak biegasz na czerwono, to się srasz i giniesz. A jak idziesz na biało, to wszystkich zabijesz. Bo masz wywalone. No, to fakt. To prawda, no. O wiele lepiej mi się gra na biało niż na takim zestawie. Po to zajebiste. Pampersy wzięliście. No właśnie, mamy pampersochy założone. Ale brakuje takiego rajdu, takiego... Na wiecie, na 4 godziny, nie? To nie ja chyba. Nie, dobra, to ja. To chyba ja. Rajd na 4 godziny, to by było coś. No taki, no, jak właśnie w Destiny czy w Warcraftcie, nie? O, jest Warcraft, ale żeś wyciągnął. Wiertło ktoś robi, what the hell? No dobrze, to ściągnie innych tych, nie? No. Piesek, nie strzelam. Modliszka. Piesek za nami cały czas. Na tobie się zagrował. Dobra. O, zeskoczył ty! Co jest gran? Nigdy nie zeskakują, teraz on się zeszł. On wie, co mamy w kieszeniach. To nie my. My? Chyba. Czy my? My. Tak blisko? Dobra, dawaj do wyjścia, kurde. Tak, 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 od razu. Zróbcie wiertło. Ty zróbcie przez łotwarte. Otwarte. Kurwa. Już się rok szkolny zaczął. Joki full focus, ja pierdziel. Dobra, ktoś się tutaj przed chwilą ewakuował, bo są te sztandary. Ty włączyłeś, razie... tak? Tak, tak, teraz ja już odpaliłem. Ktoś tam spadł, ale raczej już nie zdążą dojść. Idę na lewo, za tą skrzynkę tutaj. Na basenach widzę czysto, nikogo nie ma. Jo pierdziele, stary, jak my z tym wrócimy, ja będę piszczał zaraz. No ty masz serce. Ty masz skóry, i to dwie. Dobra, dobra, dobra. Ja w ogóle mam dużo. To ciekawa, jaka będzie wartość lutu. Ktoś przed chwilą był, no bo kręgosłupy leżą. No może ci coś się ewakuowali. Kurde chłopaki, jest stresik, tyle wam powiem. Jak nam się uda, to należy się followek po prostu, nie? No i tak. I'm inside. Same. Let's go! Nice! GG! Zrobione. Bartku, congratulations. Bez kitu. Pierwszy dungeon. 170 kafli mam. 144.